Dzisiaj, kochani, zabieram Was w podróż, podróż dość niespodziewaną, podróż w czasie, w przestrzeni, za ocean, do krainy, gdzie nie pada. Do krainy, gdzie prócz zboża siało się niegdyś również i nadzieje. Zapraszam Was na balladę o śląskim Teksasie. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny październikowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. To był rok 1853. Rok, w którym Brytyjczycy, Francuzi i Turcy w mundurach i z bronią w ręku poczęli zwiedzać przepiękny czarnomorski półwysep Krym. Rok, w którym Stany Zjednoczone Ameryki Północnej nabyły na wyprzedaży po korzystnej cenie od Meksyku część północnych ziem tego kraju. To właśnie tam i w tym czasie rozpoczyna się powieść Michaela Sowy od wydawnictwa Lira, czyli Tam, gdzie nie pada, ballada o śląskim Teksasie. Posłuchajcie. Oto, kochani, opowieść o emigracji. Ale nie tylko o emigracyjnych wojażach, nie tylko o przemieszczaniu się to tu i tam, ale przede wszystkim o tym, co napędza człowieka do podróży. Ta historia rozgrywa się w XIX wieku, w czasie olbrzymich ludzkich migracji, właśnie najbardziej przynależnym tamtej epoce. Jednocześnie ta powieść jest opowieścią nie tylko o tamtych emigrantach, nie tylko o tamtym okresie. Jest opowieścią o wszystkich tych, którzy kiedyś za horyzontem ujrzeli to nowe, lepsze życie i pognali właśnie za tym światłem. Druga połowa XIX wieku jest właśnie tym okresem przewalania się olbrzymich mas ludzkich. W tym również tej doskonale znanej z popkultury migracji Stanów Zjednoczonych. Podążając za tą mglistą wizją nowego świata, za nadzieją lepszego jutra, za tą jasnością i za tym światłem, miliony ludzi przeniosły się za ocean. Miliony imigrantów z Niemiec, z Włoch, z Irlandii, z Chin, w tym również imigranci z Polski. Pośród wszystkich tych Smithów czy Schmidtów mamy również Korzonków, Klimków, Poradów czy Moczygębę. I tak oto mieszkańcy Płużnicy, małej śląskiej wsi w okolicy Strzelec Opolskich, dostrzegają nadzieję. Powód jest prosty. Marazm, nieurodzajna ziemia, dlatego że kiedy Płużanie spoglądają w niebo, widzą nad sobą jedynie te mroczne chmury. Pomyślcie, jak wasze życie będzie wyglądać za 5 lat. Słuchajcie, te słowa, które pojawiają się na karcie książki, brzmią po prostu jak groźba. I pośród tych duszących chmur, które tworzą taką wzbitą warstwę, pojawia się jednak wyłom. Do wsi, słuchajcie, docierają listy franciszkanina Leopolda Moczygęby, który za oceanem, na teksaskiej ziemi właśnie, dostrzegł to, czego w Prusach nie można było wtedy dostrzec, a mianowicie wolność. Do Teksasu franciszkanina sprowadzono po to, by służył niemieckim osadnikom, on natomiast postanowił sprowadzić tam swoich. Słowa jego listów trafiają do mieszkańców Płużnicy i gdzieś w karczmie roznosi się, że tam gdzieś hen daleko jest to lepsze życie. Nadzieja natomiast ma to do siebie, że roznosi się jak wirus i w ten sposób w Płużnicy zaczyna się eksodus. Z Płużnicy nasi bohaterowie trafiają do miejsca, gdzie do rzeki San Antonio wpływa mniejsza rzeczka zwana Cibolo. Odkryją tam przestrzeń prawdziwie amerykańską, przestrzeń, która od wieków tworzy taką amerykańską również wizję świata. To przestrzeń olbrzymia, gargantuiczna, taka, która nawet dzisiaj jest trudna do wyobrażenia. Taka przestrzeń, która daje po prostu szansę. Przestrzeń, która już daje tym razem nie tylko wolność, ale także ziemię. I wyobraźcie sobie, że przybysze ze Śląska biorą sprawy w swoje ręce i w niedługim czasie tworzą swoją własną osadę, którą nazywają Panna Maria. Miejscowość, o której być może słyszeliście przy okazji innych tworów popkultury i kultury właśnie, a o której kronikuje tutaj nasz autor. Powiem Wam tak, powieść Michaela Sowy zaskakuje na wielu różnych płaszczyznach. Jest to saga rodzinna, jest to również powieść historyczna, opierająca się mniej więcej na prawdziwych wydarzeniach. A jednocześnie czasami spośród kart tej książki wyziera, słuchajcie, traktat o potrzebie wolności. Znajdziemy tutaj zrozumienie dla tych wszystkich, którzy szukają tego, co dla nich najbardziej podstawowe, tego, co dla nich właśnie wolności najważniejsze, swojego własnego zakątka na ziemi. Do snutej tutaj opowieści zresztą autor podchodzi bardzo empatycznie, bardzo również osobiście, można tak powiedzieć, a w sumie trzeba tak powiedzieć, bo sam autor zaznacza to we wstępie. Całość, słuchajcie, napisana jest językiem lekkim,
lekkim, giętkim, takim, że trudno jest się oderwać. Pełno jest tutaj śląszczyzny oczywiście, ale utemperowana jest, słuchajcie, w taki sposób, że nawet takie pomorzanki jak ja czytają ją bez zająknięcia, bez konieczności posługiwania się słowniczkiem, który znajdziemy na końcu. Uwierzcie mi, kochani, gdy wejdziecie w ten rytm, trudno się będzie Wam od tej powieści oderwać. Nie chcę oczywiście opowiadać i zdradzać Wam tutaj wszystkiego, bo boję się zawsze, że mogę zdradzić Wam za wiele, a no nie mogę tego zrobić. Dlatego powiem jedynie tak, jeśli szukacie powieści, która jest inna niż wszystkie, wspaniałej sagi historycznej z wyjątkową historią właśnie, to Tam, gdzie nie pada, jest powieścią dla Was. I ja już to wiem, i jeśli poczujecie tę pierwszą stronę, to kolejne 380 przeczytacie dosłownie na wdechu. Kochani, a teraz czas na konkurs. Mam dla Was Tam, gdzie nie pada, do wygrania właśnie, a pytanie konkursowe to jest absolutna prościzna. Polećcie mi jedną książkę, film, albo serial, albo komiks, albo inne dzieło kultury, popkultury właśnie, które jest osadzone w jakimś konkretnym okresie historycznym, dotyczy jakiegoś wydarzenia historycznego, albo jest po prostu powieścią historyczną. No słuchajcie, mega, mega prościzna. Swe odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Dzisiaj, kochani, ten amerykański sen zdecydowanie wyblakł. Jeszcze nie wygasł, ale już powoli wygasa. W tej opowieści jednak wciąż jest jeszcze żywy i to jak najbardziej żywy i my możemy go przeżywać z bohaterami raz jeszcze i poczuć go na własnej skórze. A jeśli ktoś z Was wybiera się do Stanów Zjednoczonych, wybiera się do Teksasu, to koniecznie odwiedźcie Pannę Marię, a może ktoś z Was już odwiedził? Byliście tam? Poczuliście właśnie tego ducha również w przeszłości? Jestem, słuchajcie, ogromnie ciekawa. Mam nadzieję, że sięgniecie po tę książkę. Jest naprawdę absolutnie wyjątkowa. Napisana pięknym, lekkim językiem, a jednocześnie takim bardzo dopracowanym. Czuję, że Wam się spodoba, że Was zachwyci. Możecie sobie poczytać również o tej książce na blogu Wielkiego Buka. Tam również znajdziecie kategorię, w której wpisze się w jesienne, wielkobukowe bingo. Możecie grać w każdej możliwej chwili. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa. I kto by pomyślał, kochani, że mamy już październik, a jak październik, jak nowy miesiąc, to premiery książkowe października. Całkiem spory wybór właśnie tutaj czeka na Was. Pamiętajcie, kochani, o łapkach w górę, będzie mi przeogromnie miło. Pamiętajcie o komentarzach, bierzcie udział w konkursie, bawcie się pysznie, możecie również subskrybować ten kanał. Do zobaczenia!